Przed sednem dzisiejszego odcinka zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli oczywiście film Wam się spodoba. Dziękujemy za wsparcie z Waszej strony, a teraz wyzwanie dla Was. Wymieńcie Waszym zdaniem 4 najważniejsze aspekty, bez których nie da się wystartować własnej organizacji e-sportowej. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na odcinek. Widząc ogromny rozwój sportów elektronicznych, coraz częściej możemy zauważyć tendencję do powstawania nowych organizacji sportowych w Polsce. Niestety, coraz co częściej możemy zauważyć też, że ludzie odpowiedzialni właśnie za takie półprofesjonalne organizacje porywają się właśnie z motyką na słońce i jesteśmy ostatecznie świadkami nieprzyjemnych incydentów. Przy zakładaniu tego typu działalności musimy mieć na uwadze, że nie jest to proste zadanie i mało komu udaje się w tej branży osiągnąć upragniony sukces. Jeżeli jednak jesteśmy zdecydowani na założenie własnej organizacji, musimy liczyć się z paroma podstawowymi rzeczami, które są wręcz wymagane, aby dana marka miała jak funkcjonować. Pierwsza sprawa to oczywiście posiadanie jakiegokolwiek zaplecza finansowego. Niestety, ale bez pieniędzy nie uda nam się osiągnąć nic wielkiego. Jako organizacja musimy coś konkretnego graczom zaoferować, bo inaczej nie ma to najmniejszego sensu. Na początku nawet zwykłe opłacenie wpisowego, czy też dojazdu na turniej będzie jak najbardziej wystarczające. Z czasem być może Wasza marka będzie jednak w stanie wypłacać comiesięczne wynagrodzenia. Pamiętajmy jednak, aby nie przesadzić i nie pchać się od razu w coś, co jest powyżej Waszych możliwości. Małymi kroczkami można zdziałać dużo, a wszystko zależy od tego, w jaki sposób tym wszystkim pokierujecie i jakie decyzje podejmiecie. Drugą sprawą, o której muszę oczywiście wspomnieć, to pomysł na samą organizację. Spoglądając na wiele półprofesjonalnych organizacji, można dojść do wniosku, że każda z nich prowadzona jest dokładnie w ten sam sposób. Loga, czy też ogólnie szata graficzna, bardzo często jest też strasznie podobna do pozostałych. Pamiętajcie, aby robić sobie swój własny styl, żeby w jakikolwiek sposób wyróżniać się na tle konkurencji. Zrób jakiś film promujący Twoją organizację, prowadź media społecznościowe w niekonwencjonalny sposób. Można też to nieco podpatrzeć od wielkich organizacji. Ale przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że aby zdobyć zainteresowanie ludzi, trzeba zrobić coś, by wyróżnić się na tle pozostałych organizacji e-sportowych. Trzecia rzecz to oczywiście zadbanie o odpowiednie zaplecze ludzi, z którymi będziesz współpracować. Istnieją takie przypadki, że organizacje prowadzone są w pojedynkę. Ostatecznie jednak przychodzi taki moment, że samemu po prostu nie da się ogarnąć wszystkich spraw związanych z organizacją. Dlatego też polecam do tego przedsięwzięcia wziąć 2-3 osoby, które odciążą Ciebie od niektórych aspektów poprowadzenia takiej działalności. Niech ktoś będzie od prowadzenia mediów społecznościowych, inny Twój współpracownik niech zostanie grafikiem organizacji, Ty natomiast możesz prowadzić rozmowy ze sponsorami bądź inwestorami. Możesz być opiekunem którejś z sekcji, funkcji do spełnienia jest naprawdę bardzo wiele, dlatego też wydaje mi się, że odpowiednia kadra ludzi szybciej przybliży Cię do upragnionego, wyznaczonego celu. Czwarta ważna sprawa to oczywiście umowy, które na początku mogą być tworzone na zasadzie swobody umów. Polecam przy tym sprawdzić sobie umowy innych organizacji e-sportowych, które w jakiś sposób zostały upublicznione. Na pewno wiele rzeczy podpatrzycie i zrobicie z tego całkiem dobry dokument. Pamiętajcie jednak, aby umowa była stworzona w taki sposób, by gracze mieli z tego rzeczywiście jakieś korzyści. Umowa w takiej organizacji jest o tyle ważna, że potrafi przytrzymać pewien skład na dłużej. Unikajmy zatem niepotrzebnych zmian kadrowych. Również nie ma różnych niejasności na płaszczyźnie organizacja i gracz, bo wszystko zapisane jest na piśmie. No i pamiętajcie oczywiście o tym, że tego typu dokument może podpisać tylko osoba pełnoletnia. Zatem wymieniłem 4 niezbędne według mnie rzeczy do wystartowania własnej organizacji e-sportowej. W większości są to aspekty, o których każdy powinien wiedzieć, jednak niestety nie do końca tak jest. Dla mnie z tych wszystkich 4 najważniejsze jest przede wszystkim odróżnienie się od pozostałych. Jeżeli robicie niestandardowy content i po prostu chcecie się wybić, to jest to jedyny sposób na to, żeby przyciągnąć uwagę ludzi. Piszcie też, czy chcecie więcej tego typu odcinków, a w tym materiale to byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał i czytał dla Was Karol Kasar-Suchecki.